Dzisiaj robimy ciasteczka owsiane. Co potrzebujemy do tych ciasteczek? Na pewno potrzebujemy do nich banany i to będą trzy takie średnie bananki, najlepiej kropeczkowane, czyli dojrzałe. Do tego potrzebujemy mniej więcej 3 szklanki płatków owsianych. Mogą być też otręby, bo i tak te płatki będziemy rozdrabniać. Mniej więcej do takiej, mniej więcej w ten sposób. Potrzebujemy też olej kokosowy. Może być taki lub dowolny, jaki używacie. Jeżeli nie masz oleju kokosowego, możesz użyć oleju rzepakowego, też będzie ok. I do tego potrzebujemy jeszcze sól himalajską, może być taka, może być dowolna, nie ma znaczenia, sól to sól. I co jeszcze potrzebujemy? Jeszcze potrzebujemy proszek do pieczenia. Proszek do pieczenia i potrzebujemy, no już to opcjonalnie mogą być goździki, a może być na przykład sam cynamon, a może być przyprawa piernikowa. Jeżeli chcemy, żeby była wersja czekoladowa, to oczywiście użyjemy ciemnego kakao. Ja dzisiaj właśnie zrobię taką wersję z ciemnym kakao. No i do tego potrzebujemy dodać jeszcze z dwie garście albo samych rodzynek, albo jakichś różnych suszonych bakalii. Co tam macie? Zawsze coś się ma w domu, więc co tam macie? Mogą być orzechy, mogą być migdały. Co po prostu się znajdzie, to tak mniej więcej 2 garście, czyli to będzie około pół szklanki bakalii na tą ilość. No i okej, zaczynamy. Zaczynamy od tego, że blendujemy banany po prostu za pomocą blendera lub jeżeli nie masz blendera, to śmiało możesz rozdusić banany widelcem. Kiedy banany są zmiksowane, w zasadzie zostaje nam tylko zająć się tymi płatkami owsianymi. Chyba że dodajemy otręby, no to wtedy nie musimy ich mielić. Też zadecydujcie, czy chcecie, żeby one były bardziej takie konkretniejsze w swojej formie, czy mniej, to już według upodobań, czy ciastka mają być bardziej gładkie, czy do chrupania. I co robimy dalej? Mieszamy banany z płatkami owsianymi, dodajemy do tego olej kokosowy i opcjonalnie kakao. Jeszcze raz mieszamy wszystko i na samym końcu dodajemy bakalię. No i w zasadzie zostało nam tylko uformowanie ciastek. Uwaga techniczna jeszcze, jeżeli się tak zdarzyło, bo wiecie, banan bananów nierówny i szklanka szklance, więc gdyby się zdarzyło, że wasza masa, zobaczcie jaką moja ma konsystencję, jest taka dosyć kleista i taka mniej więcej ma być, jeszcze tutaj się trochę to masło kokosowe wymiesza, rozpuści i też to troszeczkę będzie inaczej, ale mniej więcej to musi być taka konsystencja. Jeżeli wasza jest zbyt rozpadająca się, to znaczy, że macie za mało banana w środku. Jeżeli jest zbyt taka lejąca, powiedzmy, to znaczy, że trzeba dodać jeszcze trochę płatków owsianych lub otrębów. To tak, gdyby ktoś miał kłopot. Bo to musi być po prostu taka konsystencja, że chwycicie to w rękę, nałożycie pac na blaszkę i żadna robota z tym dalej, nie? Także tak to powinno wyglądać. Ok, no to dodajemy bakalię. Ok, piekarnik już się nagrzewa i hałasuje.
Zobaczcie, jak świetnie wyglądają moje ciasteczka. Czysto kosmicznie. Taka mała niespodzianka, że nie mam papieru do pieczenia. Więc musiałam sobie jakoś poradzić bez papieru. Przy okazji wejść na wyższy poziom kreatywności. Ale to tak nawiasem mówiąc. Dobra. Podsumowuję, jak wygląda przepis. 3 średnie banany, dojrzałe. Miksujemy lub blenderem lub rozdrabniamy widelcem. Do tego dodajemy mniej więcej około 2-3 szklanek lekko rozdrobnionych płatków owsianych lub otrębów, tak po prostu otrębów owsianych. Do tego dodajemy około 2-3 łyżek oleju kokosowego lub, jeśli nie masz, rzepakowego. Jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, szczyptę soli, no i później opcjonalnie możemy dodać cynamon, przyprawę do piernika, mniej więcej pół łyżeczki czy łyżeczkę na tą porcję. Możemy dodać czubatą łyżkę kakao, wtedy będzie wersja taka jak u mnie, wersja czekoladowa. No i możemy dodać orzechy, migdały, rodzynki, morele, co tam po prostu chcecie z bakali, co lubicie, co macie pod ręką. I z tej porcji wyszło dokładnie 12 ciasteczek. Pieczemy z termoobiegiem w 200 stopniach, mniej więcej 15 minut, tylko proszę zaglądajcie do nich, bo ciasteczka, wiadomo, trochę mniejsze, trochę większe, zależy ile się pieką, i lepiej na nie uważać. Także ja mówię 15 minut, ale po 10 już sprawdzajcie, czy jest ok. Smacznego! I to tyle na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli film się spodobał, to bardzo proszę, polecaj, posyłaj dalej w świat. Zostaw lajka, zasubskrybuj, a będzie mi niezmiernie miło, jeśli będę mogła również przeczytać Twój komentarz pod tym filmem. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.